kolejnym triczkiem, jaki Wam pokażemy, będzie 50-50. Jest to podstawowy triczek do wykonania na boksie. Pokażemy Wam, jak go wykonać prawidłowo. 50-50 jest o tyle łatwiejszym triczkiem, że w sumie niczym się nie różni od zwykłego wskoczenia na murek i przejechania po nim, tylko tym, że wskakujemy na traki, także zewnętrzne kółeczka zostają delikatnie na boku, delikatnie za kątownikiem. Czyli tak, ułożenie nóg na 50-50. Nóżki standardowo, tył na tailu, przednia przed śrubkami. Wykonujemy ollie, prostopadle do boksa, wskakujemy obydwoma trakami równo i schodzimy, używając albo delikatnego ollie, albo możemy po prostu odciążyć przód i zjechać. Największymi problemami, jakie możecie spotkać podczas nauki tego triku, są za duży kąt najazdu na boksa. Kiedy weźmiemy za duży kąt, za dużą prędkość, możemy wskoczyć nieprawidłowo. Wskoczymy tylko tylnym trakiem, przedni nam zostanie. A to się równa z tym, że tu nam gdzieś przytrzyma deskę, wiadomo, spadniemy z deski. Następnym problemem może być utrzymanie równowagi. Najeżdżamy prawidłowo, praktycznie równolegle do boksa, wykonujemy ollie, wskakujemy, przechylamy się do tyłu, deska nam zjeżdża do przodu, traki wyjeżdżają na kątownik i już nie ma triku, jest zepsuty. Jeszcze Wam wytłumaczę, jak bezpiecznie i prawidłowo zejść z triku, jakim jest 50-50. Czyli tak, jesteśmy już na boksie, trzymamy równowagę, stoimy prosto, delikatne, ugięte nogi, pokażę może jak. Nogi mamy ugięte w ten sposób, nie stoimy na sztywnych nogach, delikatnie ugięte, nie przechylamy się do przodu, nie przechylamy się do tyłu, bo deska nam zjedzie. Czyli tak, jesteśmy na boksie, stoimy równo, nogi po wskoczeniu na boksa powinniśmy mieć praktycznie tak jak do oli, na tailu i delikatnie z przodu, bądź całkiem na śrubkach. Kiedy widzimy, że dojeżdżamy do końca przeszkody, odciążamy delikatnie przednią nogę i schodzimy. Jeśli nie odciążymy przedniej nogi prawidłowo, wtedy trik będzie zupełnie zepsuty, bądź zakończy się upadkiem. Jeszcze raz, jedziemy na boksie, nie odciążamy nogi, deska przepada, my lądujemy na asfalcie.